Dzień dobry, nazywam się Grażyna Zych i koordynuję projekt Spotkania z Pasjami. Podczas dzisiejszego, 9. już spotkania online, będziemy rozmawiać o tym, co daje nam korzystanie z internetu oraz jak się tego nauczyć. Pan Robert Jurek, który oswaja osoby starsze z cyfrowym światem, przekaże Państwu kilka wskazówek, jak korzystać z internetu, aby rozwijać swoje pasje. Życzę Państwu miłego oglądania oraz sukcesów w zdobywaniu nowej wiedzy. Dzień dobry. Witam Państwa na 9. spotkaniu z pasjami. Dzisiaj będziemy rozmawiać o nowych technologiach. Bardzo dużo słyszy się wokół o nowych technologiach, o tym, że warto z nich korzystać, że bardzo się przydają w życiu codziennym. Mówią o tym zarówno media, politycy, różne instytucje, naukowcy, a również firmy. Dzisiaj znajdujemy się w bardzo wyjątkowym miejscu, w jednej z 50 pracowni Orange. Pracownie Orange powstały po to, żeby właśnie ludziom w małych miejscowościach udostępnić internet i przybliżyć im te nowe technologie. Naszym bohaterem dzisiejszego spotkania jest pan Robert Jurek, który jest latarnikiem. I jego zadaniem także jest przybliżanie osobom starszym internetu i korzystania z cyfrowych osiągnięć naszego świata. Pan Robert reprezentuje również dwie instytucje, bardzo duże instytucje. Stowarzyszenie Miasta w Internecie, ale również Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. No i stąd pytanie do pana Roberta. Co takiego jest w tym internecie, że tyle ludzi, tyle instytucji interesuje się tym internetem i przekonuje nas wokół, że powinniśmy z niego korzystać? Witam wszystkich, którzy mnie widzą, słyszą. Przepraszam, nas widzą i nim zaczniemy, przechodzimy na ty, będzie łatwiej. Na dzisiejszą okoliczność takie sobie hasło wymyśliłem. Niech świat cyfrowy będzie nasz. Pokolenie 50+, mamy prawo, mamy możliwości korzystania z internetu i korzystajmy z niego. O co jeszcze mnie pani pytała? No właśnie. Pytałaś mnie. Właśnie, co jest takiego w internecie, że on rzeczywiście jest warty naszej uwagi, warty naszego zainteresowania, poświęcenia czasu, żeby się go nauczyć? Internet w obecnym czasie jest nieodłącznym elementem życia. Bez niego po prostu świat już nie istnieje. Słynne powiedzenie, nie macie w Google, nie istniejesz, taka niestety jest prawda. Bez internetu, bez komputerów praktycznie dziś już nie ma takiej dziedziny życia, którą można byłoby realizować. Komputery, internet jest wszędzie. Jest ogólnie dostępny i praktycznie cały świat jest pokryty siecią. I od tego po prostu nie ma odwrotu. Tak jak nie było kiedyś od maszyny parowej, od wynalezienia koła. Świat po udostępnieniu, może nie tyle wynalezieniu, co udostępnieniu internetu jest innym światem. I musimy w nim być, jeżeli chcemy w sposób realny, obywatelski, odpowiedzialny w tym świecie, w dzisiejszym świecie funkcjonować. A jakie korzyści konkretnie dla osób starszych można wymienić z korzystania z internetu? Korzyści są dla wszystkich, ale dla pokolenia 50+, można by powiedzieć, są dodatkowe korzyści. Możemy, korzystając z internetu, skrócić sobie drogę do lekarza. Realne, sprawdzone. Możemy przestać chodzić na pocztę. Realne, sprawdzone. Nowe aplikacje Poczty Polskiej mnie osobiście zaskoczyły. Szczególnie tak zwane kartki wirtualne, które realnie na papierze przychodzą. Płacenie rachunków za wszelkiego rodzaju media i inne rzeczy nie wymagają chodzenia do okienka na poczcie czy do banku. Możemy to zrobić z poziomu laptopa, tabletu również, komputera bez wychodzenia w domu, co jest szybciej, łatwiej, a zdecydowanie taniej. Możemy poznawać świat i to jest chyba największa korzyść z internetu dla normalnego uczestnika czy użytkownika internetu. Siedząc tu, na przykład w Niedźwicy Dużej, możemy sobie obejrzeć, jak wygląda Nowy Jork, Sydney, Paryż, Nowa Zelandia. Bardzo zapraszam do odwiedzenia w Google Maps Nowej Zelandii. Zobaczycie, że tam nie ma wieżowców, a miasta są po parę milionów. Możemy odwiedzać muzea
Co więcej, możemy sobie zrobić najpierw wirtualną wycieczkę, a potem pojechać tam i zobaczyć to w realu. Albo odwrotnie, byliśmy na przykład w Rzymie, w Paryżu, w Londynie, to możemy teraz sobie pochodzić wirtualnie po ulicach tych miast i zobaczyć, co przeoczyliśmy, czego nie dostrzegliśmy, co można zobaczyć, przybliżając się do określonych przedmiotów. Tak to ostatnio zrobiliśmy, znaczy ja i moja małżonka z Budapesztu. A co pana właśnie przekonało do internetu? Raczej te taka funkcjonalna strona internetu, ułatwiająca nam życie, czy właśnie poznawanie świata i odkrywanie nowych, na przykład poszerzanie swoich horyzontów, poszukiwania nowych pasji? Grażyna, mieliśmy wyjść na ty. Przepraszam, oczywiście. Praktycznie dwa wymiary. Jeden praktyczny, to znaczy jeśli chodzi o obsługę bankowości, o wymianę korespondencji via poczta elektroniczna i załatwianie dużej ilości spraw właśnie drogą elektroniczną. I to jest ta korzyść taka realna, namacalna, która ułatwia życie po prostu, upraszcza, ułatwia życie. Natomiast druga to jest element poznawczy, po prostu dziś większość wiedzy, jaka jest mi potrzebna, czerpię z internetu, bo w internecie jest wszystko. Problemem jest tylko to znaleźć, ale jak się szuka, to się znajduje. Po prostu praktycznie nie ma rzeczy, której nie byłoby w internecie. To są w pewien sposób światy równoległe, świat realny i świat internetu, świat cyfrowy, natomiast one się wzajemnie przenikają. Więc każda informacja, jaka jest nam potrzebna, czy do życia zawodowego, czy prywatnego, czy do hobby, jest w internecie. Możemy ją znaleźć, możemy się zapoznać, skonfrontować naszą wiedzę z tym, co myślą inni. Oraz, tutaj bym dodał, takim trzecim elementem, który jest bardzo istotny moim zdaniem, to jest komunikacja wzajemna. Dziś możemy sobie rozmawiać z innymi osobami online, na przykład przez Skype'a, możemy sobie korespondować z pocztą, możemy w portalach społecznościowych typu Facebook. Moi uczestnicy zajęć, o których będziemy tutaj za chwilę pewnie mówili, dużo korzystają ze Skype'a, bo dzisiejszy świat jest światem migracji ludzi za pracą, za miejscem zamieszkania i internet stał się taką znakomitą drogą do utrzymywania kontaktu prawie na żywo. Przez internet możemy sobie porozmawiać na przykład z dziećmi, z rodziną, ze znajomymi na drugim kontynencie, na tym czy na innym. A jak zaczęła się twoja przygoda z internetem? Należę już do pokolenia 50+, także jesteśmy wśród swoich. Tak naprawdę internetem i komputerami całą tą tajemnicę zgłębiłem już po 40, mając 45 lat. Z potrzeby zmusiła mnie do tego sytuacja osobista. Korzystałem z pomocy moich znajomych, młodszych, którzy już coś wiedzieli o internecie. Pomogli mi po prostu o komputerach i o internecie, pomogli mi się z tym zapoznać. I metodą nauki własnej, z pomocą innych, nauczyłem się wszystkiego, co jest niezbędne do obsługi wszystkich urządzeń elektronicznych związanych z komputerami i internetem. Również do posługiwania się nowoczesnymi urządzeniami, do surfowania w sieci. A jak zaczęła się przygoda z latarnikami? A przez przypadek. Odpowiedziałem na ankietę taką, którą przypadkowo trafiłem w internecie, więc po roku firma się odbywała, przede mną szkolenie z zamysłem, żeby szkolić czy uczyć, zachęcać, uspokajać, że się da pokolenie 50+, które z tytułu racji wieku urodzenia czy w młodości, czy w dzieciństwie nie uczestniczyło w tej technologii.
Więc tutaj dla tego pokolenia jest to pewien szok technologiczny i niejako musi się od nowa nauczyć korzystać ze zdobyczy techniki, bo one są również dla całego pokolenia 50+, czyli starszaków internetowych. Tak, słucham cię. No właśnie, a jak wyglądają takie zajęcia ze starszakami? Tu taką powiem rzecz. Zajęcia ze starszakami są niejako, nawiązują tutaj do takiej pewnej idei, która przez pewien czas śmigała po internecie, czyli tak zwanej zawieszonej kawy. Gdzieś ktoś zostawia zapłaconą kawę w kawiarni, żeby przyszedł ktoś, kto ma ochotę tę kawę wypić, ale nie stać go w danej chwili na przykład na to, żeby za nim zapłacić. I ja tą samą zasadę, chyba ona mi przyświecała, aczkolwiek sobie uświadomiłem dużo później, zostałem latarnikiem, że ktoś mnie kiedyś pomógł nauczyć się korzystać z nowoczesnych technologii i ja chcę teraz pomóc innym, którzy chcieliby wejść w świat cyfrowy, na przykład, ale sami nie potrafią, czy nie mają aż takiej motywacji. Bo na zajęciach z uczestnikami z tego pokolenia starszaków ja ich muszę przekonać do tego, że warto, że to nie boli, że się da, że się nauczą. To jest pewien sposób, trzeba jestem do tego niejako z racji prowadzenia tych zajęć przymuszony, żeby rozwiać wszelkie obawy co do korzystania z komputerów, z internetu, przez ludzi, którzy wcześniej nie mieli z tym kontaktu, oraz pokazać, jak dzięki internetowi i komputerom życie staje się prostsze i łatwiejsze. A łatwo właśnie oswaja się ten cyfrowy świat? Tak, to nie jest trudne. To się naprawdę da zrobić, trzeba chcieć. Trzeba mieć motywację do tego, żeby chcieć się nauczyć. Ja mam zasadę na swoich zajęciach, które prowadzę, że nikt nie wyjdzie czy nie zakończy zajęć, dopóki podstawowych rzeczy w zakresie obsługi komputera, przeglądania stron internetowych, obsługi kont bankowych, kopiowania, przenoszenia zdjęć, jeżeli tego się nie nauczy. Dotąd zachęcam, żeby chodzili na zajęcia, się nauczył. Jak długo to trwa? Zwykle taki cykl zajęć to jest około 10 zajęć i w tym zakresie, w tym czasie, 10 zajęć po półtorej godziny do dwóch, w tym czasie uczestnik, który jeszcze nigdy nie miał kontaktu z internetem i z komputerami, powinien posiąść wystarczające umiejętności do tego, żeby się swobodnie poruszać. Natomiast jeżeli tak się zdarza, że jeszcze trzeba, to przychodzą na kolejne zajęcia i uczymy dalej. Nie odpuszczam nikomu, kto zdecydował się chodzić na zajęcia, żeby wyszedł nienauczony. Nie wolno się poddawać. A w żadnym wypadku. I to, że jest starszakom trudniej, chociażby ze względów na inną edukację wcześniejszą, na to, że to już nie są tak zwinne palce jak w młodości i tak dalej, są dodatkowe bariery, ale je zawsze da się pokonać. Właśnie, a twoi uczestnicy, twoi starszacy, czego najbardziej się boją? Lęki starszaków. Pierwsze, są dwa takie zasadnicze. Że ja się tego nie nauczę i to jest takie wstępna blokada, że ja już jestem w takim wieku, że nie dam rady, że się nie nauczę, że to nie dla mnie, że to nie jest mi potrzebne. Nieprawda. To jest potrzebne i tego wszystkich da się nauczyć. To trzeba tylko ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć i od czasu do czasu posłuchać, co latarnik mówi. Czyli jak Państwo właśnie słyszą, to nie jest takie trudne, warto spróbować.
I na pewno wiele korzyści nam przyniesie korzystanie z internetu i z nowych technologii. Teraz chcielibyśmy Państwa zaprosić na krótką przerwę, podczas której puścimy Państwu dwa filmiki. Jeden filmik to jest filmik o pracowniach Orange, czyli o tych wspaniałych miejscach, 50 miejscach w całej Polsce, które przybliżają internet mieszkańcom małych miejscowości. A drugi filmik to jest filmik o tym, jak biblioteki zmieniają się również z internetem. Serdecznie Państwa zapraszamy. Udało nam się złożyć wniosek do programu Pracownia Orange. Wygraliśmy go i przez to mogliśmy to pomieszczenie wypełnić. Wypełnić zarówno sprzętowo, bo dostaliśmy komputery, telewizor, PlayStation, ale wypełnić duchowo, merytorycznie, bo to nadało nowy kierunek w naszych działaniach. Po lekcjach idę do domu i idę do Orange. No, lubimy tam chodzić, jest fajnie, rozrywkowo. Co bym miał robić w wolnym czasie? Tak, to sobie tu chodzę i jest fajnie. Zawsze gram na komputerze albo na PlayStation. Są skrable, warcaby, bierki. Lubię tu grać i się bawić. Jak się przyjdzie po lekcjach tutaj, to można dorobić lekcje. Pomagajmy, nam też pomogą. Tak myślę, że to jest takie ogólne, że to, co dajemy, później do nas jakimś szerokim kołem wraca. Mamy też poczucie, że zainspirowaliśmy to swoje środowisko do tego, żeby ta nasza społeczność już tak się obudziła. Dzieciaki z biedniejszych rodzin czy coś, to mogą doświadczyć tej lepszej strony życia. Warto było pomagać, zrobić, stworzyć tą pracownię i warto dalej działać, coś tworzyć. Czujemy się potrzebni, a przy tym szczęśliwi, uśmiechnięci i zadowoleni. Wiesz co, każdy przyszedł, wypożyczył książki i sobie poszedł. Jeśli jak ktoś przyjdzie, to już to siedzi 3-4 godziny, bo już jest dostęp do internetu. To jest bardzo ważne, w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne. Bez internetu to myślę, że w ogóle nie miałaby szans przeżycia biblioteka, przetrwania. Poprzez wprowadzenie internetu zmieniła się jakość usług bibliotecznych. Staliśmy się instytucją bardziej nowoczesną, co jednocześnie przekłada się na naszą atrakcyjność, czyli staliśmy się bardziej tym samym atrakcyjni dla naszych czytelników. Do tego dążymy, żeby biblioteka była takim miejscem, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. W domu się samemu gra, a tutaj to można z kimś sobie pograć. Tak wszystkie się razem spotykamy przed internetem, więc? Tutaj jest Skype, prawda, jest kamerka. Ja niestety w domu na przykład nie mam kamerki. U siebie mam trochę słabsze programy do prezentacji, no to przychodzę tutaj, żeby zrobić już w lepszym programie. Gry, oglądam filmy, słucham muzyki, uczę się. Dzieciaki przychodzą i korzystają z tego internetu w swoim wolnym czasie. My jako bibliotekarze staramy im się wskazać drogę, żeby z tego internetu korzystali w sposób właściwy. Organizujemy zarówno pogadanki, jak i lekcje biblioteczne, w którym mówimy przede wszystkim o bezpiecznym internecie. Czyli o tym, aby dziecko nie wplątało się w historię dla niego i dla jego rodziny niepotrzebną. To jest jedyny ośrodek kulturalny w Pierczewole, działający po południu.
Ważne jest, że ludzie mogą przyjść do biblioteki, skorzystać bezpłatnie z internetu. Filie wiejskie żyją tak naprawdę dzięki internetowi, dzięki temu, że stały się bardziej nowoczesne. Mając możliwość korzystania z internetu, możemy docierać do ciekawych, wyjątkowych miejsc. Biblioteka zorganizowała projekt 80 minut dookoła świata. Zaprosiliśmy mieszkańców do wspólnej podróży po świecie. Jedna z pań, która uczestniczyła w projekcie, przyszła następnego dnia do biblioteki zdenerwowana, powiedziała, że jest dzisiaj niewyspana. Całą noc nie przespała, ponieważ surfowała po internecie i zwiedzała miejsca, które chciała w młodości odwiedzić. Wykorzystujemy muzykę też z internetu do zajęć takich muzyczno-tanecznych, ponieważ też robimy takie przerywniki, żeby to nie była jakaś sucha rozmowa z dziećmi, bo nie będą chciały nas słuchać. Kurs komputerowy właśnie dla seniorów dał mi bardzo dużo. Jestem bardzo zadowolona, ponieważ mogę sobie zamówić bilet przez internet, na autobus, na pociąg, odprawę na samolot robiłam przez internet, także w tej chwili no naprawdę to jest ogromne dobrodziejstwo, nawet dla seniorów, jak ktoś chce się uczyć, poznawać wszystko. Tak. Ja potrafię znaleźć wszystko. Również porozumieć się z wnuczkami, które są daleko, rozmawiam na Skype'ie. Poza tym już teraz się nie wstydzę, bo wiem, o co chodzi w komputerze. Kiedyś się wstydziłam. I chwalę internet. Chwalę bardzo. Kiedyś usłyszałam, że jesteśmy straconym pokoleniem. I chciałam się z tego troszeczkę wyłamać. Podpowiadamy, jak można założyć stronę, jak założyć maila, wysłać wiadomość. Mówię, no nie ma problemu z internetem. W innych miejscach byłem, w tych kafejkach internetowych płatnych, tragedia. Bardzo wolny i wie pan, to jest szybki, dobry. No i swoją obsługę. Odkąd internet jest bezpłatny, właściwie ilość osób korzystających z internetu wzrosła dwukrotnie. Program na pewno wyrównał bariery, wyrównał tą dostępność. Mamy to z Fundacji Orange i chciałybyśmy, żeby to jeszcze było, bo inaczej znowu nam wszystkie wskaźniki spadną. Wykorzystanie nowych technologii właśnie w funkcjonowaniu bibliotek pozwala na rozwój społeczeństwa informacyjnego, społeczeństwa bardziej świadomego, takiego społeczeństwa, które uczestniczy w życiu codziennym naszej społeczności. Mama mi poleciła taką ostatnio stronę Ciufcia. Ja na niej byłam i jest tam też taki kurs angielskiego. Witamy Państwa po przerwie. Dostajemy od Państwa bardzo dużo ciekawych pytań. Pierwsze pytanie, które chciałabym Tobie zadać, przepraszam, pojawiło się w bibliotece w Ozimku. Czy to, że sam jesteś starszakiem, pomaga w uczeniu innych starszaków? I tak i nie. Tak, bo łatwiej jest mi nawiązać kontakt z rówieśnikami lub starszymi rówieśnikami. Natomiast to, że jeżeli na przykład latarnik jest młody, a wsłuchuje się w grupę, którą prowadzi, to niczemu nie przeszkadza. Więc tu kwestia wieku może odgrywa rolę, ale że tak powiem dość ograniczoną. Trzeba chcieć uczyć i nauczyć. A czy własne doświadczenia w uczeniu się internetu jakoś pomagają w tym, żeby później przekazywać wiedzę innym? To jest tak jak z nauczycielami chyba. Nauczyciel albo się rodzi z talentem uczenia, albo go wypracowuje ciężką pracą. Więc trzeba chcieć, żeby nauczyć innych, trzeba samemu chcieć ich nauczyć, a jednocześnie własne doświadczenie, tak jak na przykład moje, że no musiałem się uczyć nowych technologii, będąc człowiekiem już dojrzałym,
nauczyło mnie pewnej pokory, że nie wszystko naraz, tylko po kolei stopniowo, bo przecież powiedzmy szczerze, komputer to jest jak pralka, tylko troszeczkę na innych podzespołach. On się, to jest elektronika i tyle. Więc tu się ani na nic zepsuć, ani to się nie rozsypie, skoro nauczyliśmy obsługiwać pralkę i wszyscy z pralki korzystają, więc tak samo mogą korzystać z komputerów. Naprawdę to jest podobnego typu urządzenie. A uczestnicy z Miejskiej Biblioteki w Zambrowie zastanawiają się, czego najtrudniej jest się seniorom nauczyć? Z doświadczenia, rocznego doświadczenia z prowadzenia zajęć ze starszakami powiedziałbym to w ten sposób. Najtrudniej nauczyć się obsługiwać dobrze myszkę, czyli chodzące palce po myszce. Z klawiaturą jest łatwiej, bo tam można się poczytać, jakie są znaki i tak dalej. Natomiast wracając do myszki na chwilę, oddzielenie oczu od myszki, a skupienie na ekranie. Czyli niejako, że intuicyjnie posługujemy się ręką, patrząc, co się dzieje na ekranie i nasza ręka wykonuje nasze polecenia, a nie odwrotnie, że to my reagujemy, klikając coś tam ręką, dopiero widzimy skutki. Nie. My, uczestnik, czyli wszyscy my, musimy się posługiwać myszką świadomie, czyli myszka wykonuje nasze polecenia, a nie przypadkowe ruchy palców. I to jest najtrudniejszy element. I ja na zajęciach daję starszakom gry, które właśnie ćwiczą to, żeby oderwać oczy od myszki, od palców, a skupić je na ekranie. Na przykład korzystamy z gry Zooma, która jest jednocześnie wciągającą, nieskomplikowaną, również szybko, więc nie ma czasu na patrzenie na ekran i na myszkę, na ekran i na myszkę. Trzeba patrzeć na ekran, a ręką ruszać na myszce. I to jest najtrudniejszy element. Jak to się opanuje, wszystko idzie już prosto. Przyszła mi do głowy taka analogia trochę właśnie między tym opanowywaniem ruchów ręką i niepatrzeniem na to, co robimy z prowadzeniem samochodu. Na początku każdy młody kierowca stara się patrzeć, co tam robi z tym drążkiem zmiany biegów, a później jakoś to samo przychodzi, że nie koncentrujemy się na tym, więc dokładnie. Praktyka czyni mistrza. To jest ćwiczenie, ćwiczenie i raz ćwiczenie. Po pewnym czasie po prostu już zapominamy, że istnieje myszka, po prostu nią się posługujemy, ale to trzeba ćwiczyć. Tutaj przyszło pytanie jeszcze od wypożyczalni numer 14 z Warszawy Woli. Czy na zajęcia przychodzi więcej kobiet czy mężczyzn i kto sobie lepiej radzi? A, i to jest bardzo fajne pytanie, bo przez rok przeszkoliłem około 40 starszaków, z czego było dwóch mężczyzn. I panie mnie kiedyś zapytały, gdzie te chłopy? Myślę tak, już tak trochę poważniej. Mężczyźni wstydzą się przyznać, że czegoś nie umieją. Kobietom jakoś to chyba łatwiej przechodzi i dlatego jest zdecydowana większość kobiet na zajęciach. Nie mam mężczyzn na zajęciach, ale naprawdę są nieliczni i dopiero w tym roku się tak naprawdę pokazali. I co ciekawe, są to sołtysi, którzy chcą się douczyć pewnych rzeczy, żeby łatwiej sprawować swoje funkcje sołtysa dla lokalnej społeczności. Natomiast mam zapowiedzianą przez uczestniczki zajęć w Krężnicy, Jarę, czyli tam w naszej sąsiedniej wsi, grupę mężczyzn, czyli ich mężów lub dziadków, na zajęcia zimowe. Zobaczymy, czy to dojdzie do skutku i czy będą chodzić. Biblioteka Elbląska zastanawia się, w jakim wieku był najstarszy uczestnik zajęć. Na moich zajęciach najstarszym uczestnikiem był 77-latek i sobie radził, a przyszedł się doszkolić tylko i wyłącznie, bo już wcześniej te podstawy miał opanowane, natomiast przyszedł po prostu się doszkolić, pewne rzeczy mu powiedzieć, jak to zrobić łatwiej lub jak zrobić, bo częstym błędem starszaków jest to, że próbują nauczyć się
technologii cyfrowej z książek. Nie da się. To trzeba ćwiczyć i pytać tych, co cokolwiek wiedzą. No niestety wnuki nie powiedzą, babciu, dziadku, ty się tego nie nauczysz. Nieprawda, wszyscy się nauczymy. Pojawiają się też bardzo mądre pytania, które myślę, że warto poruszyć, o bezpieczeństwo w internecie. No, między innymi uczestnicy z filii numer 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu pytają o to, czy zdarzyło się trafić, czy trafiłeś kiedyś na stronę w internecie, która okazała się być stroną oszustów, która próbuje coś wyłudzić od nas. Powiedzmy tak, świat cyfrowy niczym, ale to kompletnie niczym, nie różni się od świata realnego. Poza jedną rzeczą, o której tutaj nie będę mówił, bo jest drastyczna. Więc to jest niejako inna warstwa tego samego świata, więc skoro w świecie realnym są oszuści, to w świecie wirtualnym również są oszuści. Zagadnienie jest takie, to od nas zależy, czy damy się oszukać. To my jesteśmy najsłabszym ogniwem w całym świecie cyfrowym. Komputer jest maszyną matematyczną, ona nie popełnia błędów. Sama siebie jest tak zaprogramowana, że ona sama siebie nie popełni błędów. Jeżeli otrzymujemy maila z jakąś na przykład świetną propozycją wygrania czegoś, to jest tak samo, jakby ktoś do nas przyszedł i do domu i powiedział, mam dla pana prezent. Nie, nie ma niczego w świecie za darmo. Za wszystko trzeba zapłacić. Więc jeżeli dostajemy takiego maila, czy taką reklamę, że coś tam cię oferuje, więc nie klikajmy w to bezmyślnie. Przeczytajmy najpierw, co to jest. I dopiero potem, najczęściej zalecam w ten sposób, brutalnie dla reklamodawców. Zamknijcie reklamę, wyrzućcie takiego maila do kosza. Nie dawajmy się naciągać. Tak spotkałem się ze stronami oszustów, między innymi swego czasu strona banku PKO BP była zhakowana i wyglądała identycznie jak strona oryginalna, z małym wyjątkiem. Przed HTTP nie było literki S, która oznacza, że strona jest, połączenie jest szyfrowane. To są takie niuanse, ja na zajęciach z starszakami na to uczulam. To my decydujemy o tym, czy złapiemy wirusa, czy damy się naciągnąć na coś, czy podamy w niewłaściwe, że tak powiem, ręce nasz numer komórkowy, odpowiadając na jakąś głupią ankietę, że na przykład wygramy iPada. Nie ma takiej możliwości, nic nie wygramy. To jest próba naciągnięcia nas. Tak samo, wirus sam nie wchodzi do komputera, to my musimy go tam wpuścić. Tak samo jest z oszustami. Oszust sam do nas się nie włamie i sam nas nie naciągnie. My musimy na to mu pozwolić. Czyli to my jesteśmy najsłabszym ogniwem i musimy zawsze o tym pamiętać, korzystając z internetu, a wówczas internet będzie bezpiecznym internetem. Czyli tak jak w życiu realnym, przestrzegając jakichś konkretnych zasad, zabezpieczamy się przed oszustami, tak samo w życiu wirtualnym. Konkretnych i takich samych zasad. Świat cyfrowy rządzi się takimi samymi prawami jak świat realny. Pojawiają się też pytania o uzależnienie od internetu. Na przykład Biblioteka Śląska zastanawia się, czy internet nie zastąpi prawdziwego życia. Nie. Internet jest tylko formą komunikacji. To nie, to nie ma życia w świecie wirtualnym. Oczywiście można tam siedzieć nieustannie na czatach, na komunikatorach, oglądając różnego rodzaju obrazki, czytając strony, ale czy grając, prawda? To jest najczęstszym elementem postrzegania internetu jako tego świata, który wciąga. Tak, gry wciągają, ale powiem tak, nie zabraniajcie na przykład dzieciom, wnukom grać. Mój syn poznał komputer wcześniej niż ja, bo dostał. Dzięki temu, że dużo grał w gry różne, dziś jest znakomitym grafikiem komputerowym. Czy internet uzależnia? Jak ktoś chce się uzależnić, no to będzie w nim siedział. Ale to on nie uzależnia tak, żeby wykończyć, aczkolwiek są takie przypadki, ale to u graczy. Natomiast jest to, mówię, forma komunikacji ze światem, również z innymi. Ja wiele osób
w realu poznałem, jeżdżąc po Polsce, które wcześniej na przykład poznałem na Facebooku. Rozmawialiśmy na Facebooku, wymienialiśmy komentarze, informacje, zdjęcia i tak dalej. Jechałem w okolice, której dana osoba mieszka, telefon, może byśmy się spotkali, może byśmy się poznali w realu. Wielu fantastycznych ludzi poznałem właśnie dzięki internetowi, przeniesionemu do realu. Tu chciałbym pozdrowić Karola i Elka. My również serdecznie pozdrawiamy. Pojawiają się też różne wątpliwości w pytaniach i między innymi uczestnicy z Gorzowa Wielkopolskiego pytają, jeśli ktoś uważa, że nie stać go na internet, to w jaki sposób go zachęcić? To znaczy tak, powiedzmy w ten sposób. Dziś internet jest udomowiony, czyli mamy go praktycznie w kieszeni, co na przykład tutaj taką fajną analizę czytałem. 30 lat temu nikt by sobie nie wyobraził, że będzie chodził ze smyczą w kieszeni. Dziś tą smycz ma każdy w postaci telefonu. Tam w każdym telefonie jest dzisiaj internet. Czy jest aktywny, czy nie, to jest inne zagadnienie. Jeżeli kogoś nie stać na przykład wykupienie abonamentu, bo nie ma tak zwanego darmowego internetu do użytku domowego i nie będzie. To jest biznes, ale są miejsca publiczne typu pracownie Orange, biblioteki, gdzie internet, możemy mieć dostęp do świata cyfrowego, świata wirtualnego za darmo, nie płacąc za przesyłanie danych. Więc jeżeli nie mamy komputera w domu, czy nie stać nas na komputer, zawsze możemy pójść do biblioteki, do pracowni. Niektóre szkoły udostępniają również komputery, co uważam, że jest słuszne, aczkolwiek za mało wykorzystane, bo szkoła jest tym miejscem, w których pracownie komputerowe powinny być udostępnione mieszkańcom, bo to integruje. Co więcej, zauważyłem to po zajęciach wiosennych, że grupa osób, która chodziła na zajęcia ze mną, nie na moje, tylko na zajęcia ze mną jako latarnikiem, stworzyła pewną taką więź wioskową i dziś spotykają się w sprawach swojej społeczności, a zintegrowały się te panie właśnie na zajęciach z latarnikiem. Więc świat cyfrowy pozwala się zbliżyć i te miejsca publiczne pozwalają razem przebywać, czy rozwiązywać na przykład różne swoje zagadnienia przy pomocy komputera i internetu. Tym bardziej, że obsługa bibliotek czy pracowni, jeżeli ona może nie nauczy, ale na pewno pomoże, jeżeli będą jakieś trudności. Uczestnicy z Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojtkowicach zastanawiają się, jak widzisz przyszłość internetu. Nie mam żadnego pojęcia, powiem szczerze. No, jakoś tam będzie rozwijał na pewno. Co mogę na pewno powiedzieć? Niedługo znikną płyty CD z rynku. Nie będzie, będą takie małe karty. Znikną na pewno komputery stacjonarne. To jest kwestia niedługiego czasu, że przestaną być sprzedawane, bo już jest wiadomo, że laptopy przegoniły sprzedaż komputerów stacjonarnych. Na pewno pójdzie to w kierunku ujednolicenia, czyli będziemy mieli praktycznie jedno urządzenie elektroniczne do zarządzania telewizorem, pralką, lodówką, żelazkiem. Wszystko będzie się odbywało via internet, taki lub inny, ale jak to będzie wyglądało? Ale są tacy ludzie na świecie, którzy wiedzą, jak to już będzie wyglądało, bo myślą 10 lat przed nami. A my musimy po prostu poczekać na nowe rzeczy, które się pojawią. Na pewno to się będzie rozwijało, ale w którym kierunku? Trudno mi powiedzieć. To schodzimy z powrotem na ziemię i zadam pytanie od uczestników z Dąbrowy Górniczej. Czy myśli pan, że łatwiej, przekazać wiedzę osobom obcym niż rodzinie czy znajomym? I czy więcej cierpliwości mamy do osób, z którymi nie wiążą nas bliskie relacje? Tak. Łatwiej jest uczyć osoby obce. Dlatego, że człowiek staje przed takim zagadnieniem, że do czego się zobowiązuje,
i chcę to wykonać. Natomiast w momencie, kiedy jest to rodzina, aczkolwiek tutaj nie dezawuuję rodziny, to jest tak, że teraz nie mam czasu, może później, może to, może tamto, a na przykład często było tak, że jedna z uczestniczek mówiła, że jak prosiła wnuka o coś, żeby jej pomógł, to wnuk to szybko zrobił, ale nie pokazał. Albo wnuk, dobra babciu, daj na loda, to ja ci pokażę, jak to zrobić. Tak, osoba obca szybciej wprowadzi obcą osobę w świat internetu niż najbliżsi, bo ma więcej cierpliwości i jest w pewien sposób inaczej zobowiązana. A czy zdarzyło się kiedyś, że jakiś uczestnik zrezygnował z zajęć ze względu na to, że nie mógł przezwyciężyć tych swoich lęków, obaw? No jest to, no dzieje się tak, są osoby, które przychodzą na pierwsze, drugie zajęcia i na przykład nie przychodzą na trzecie, bo na początku, na tych pierwsze, drugie, trzecie, czwarte zajęcia ja poznaję uczestników zajęć, uczestnicy poznają mnie i często nie jestem w stanie wychwycić, czy dana na przykład osoba nie jest demotywowana tym, że sobie nie daje rady na pierwszych czy drugich zajęciach i jeżeli mi przestaje przychodzić, nie mam na to wpływu. Ale po trzecich, czwartych zajęciach praktycznie nikt nie rezygnuje z przyczyn takich, że na przykład myślę, że nie da sobie rady. Nie, jeżeli przestają mi przychodzić starszacy, to z jakichś przyczyn na przykład zdrowotnych czy innych. Ale mówię, te pierwsze zajęcia, pierwsze, drugie zajęcia, dziś troszeczkę inaczej prowadzę niż jeszcze rok temu, mogą nam spowodować, że ktoś po prostu do wniosku, to nie dla mnie. I trzeba być bardzo uważnym na tych pierwszych zajęciach, żeby taką osobę wyłuskać z całego grona i spowodować, żeby jednak spróbowała przejść na drugie, trzecie, czwarte zajęcia. Zostanie. To teraz na koniec zadam dwa bardziej osobiste pytania. Jedno z nich padło w Opocznie i nasi uczestnicy spotkań pytają, czy lubi pan czytać książki? Z jednej strony jestem orędownikiem nowych technologii, ale powiem tak, nie ma to jak papierowa książka. Mam ich w domu dużo, w miarę możliwości czytam. Nie jestem już takim molem książkowym, jak byłem w młodości, ale staram się czytać. W wersji papierowej, oczywiście w wersji elektronicznej też dam radę przeczytać, ale nie wszędzie muszą być komputery i internet. Trzeba sobie stawiać granice między tradycją, tradycyjnym naszym życiem i nowoczesnością. Jak ktoś chce, to sobie niech stawia, natomiast myślę, że nie można się dać zwariować ani w jedną stronę, ani w drugą. Umiar i środeczek jest najcenniejszy. To teraz znowu trochę pofruwamy w chmurach. Uczestnicy z Jaworzna zastanawiają sobie się, czy wyobrażasz sobie dzisiaj życie bez internetu? I jeśli teraz internetu miałoby zabraknąć, to czego tak najbardziej by brakowało ci w tym życiu? Oczywiście można sobie wyobrazić życie bez internetu, tylko po co? Skoro on jest, skoro jest dostępny, skoro ułatwia życie, to po co sobie życie utrudniać? Gdyby go nie było, największą stratą byłaby strata czasu, bo to wszystko, co dzisiaj robię w 5 minut, robiłbym w godzinę, w dwie. Musiałem pójść do banku, musiałem pojechać na pocztę, musiałem pójść do sklepu, a poza sklepami spożywczymi w innych sklepach to nie byłem od paru lat. Wszystko kupuję via internet, więc skurczyłby mi się czas, bo jedną z istotnych osiągnięć czy pozytywów świata cyfrowego jest to, że on, korzystając z niego, my uzyskujemy dodatkowy czas, na przykład po to, żeby z kimś się spotkać i pogadać. W realu, bo ile rzeczy, które musimy wykonać, bo rachunki musimy tak jak podatki płacić, musimy pójść do lekarza, się zarejestrować i tak dalej. I gdzieś to możemy zrobić via internet, nie wychodząc z domu, czyli zyskujemy tu 15, tu 15, tu 20 minut i nagle te brakujące, w ciągu doby brakujące godziny znajdujemy na własne potrzeby, na własne przyjemności, na własne pasje. Internet ułatwia życie. Skoro jest, korzystajmy z niego.
Uczestnicy też chcieliby, żebyś odkrył rąbkę tajemnicy, w jaki sposób uczysz swoich starszaków i czy są jakieś recepty na zmotywowanie seniorów do opanowania obsługi komputera. To pytanie padło z Zambrowa. Nie mam jakiejś takiej szczególnej recepty, takiej uniwersalnej. Natomiast na pewno potrzebna jest cierpliwość i przekonywanie uczestników do tego, że są w stanie się nauczyć. Jeżeli na przykład myszka nie jest opanowana na pierwszych dwugodzinnych zajęciach, okej, wracamy na kolejnych, robimy to samo, czyli gry, pasjanse i tak dalej, po to, żeby to opanować. Jeżeli przeglądarka nie jest opanowana po to, żeby zacząć na przykład zwiedzać świat, czy chodzić wirtualnie po muzeach, wracamy na kolejnych zajęciach od początku. Omawiałem przeglądarkę, wyszukiwarkę, po to, żeby to wszystko stało się intuicyjne, żebyśmy nie myśleli o tym, jak chodzić po świecie internetu, żebyśmy się nie bali, bo jak mówię, w komputerach nie da się nic zepsuć, jeżeli się... Inaczej, komputer można zepsuć, jak się chce go zepsuć. W normalnym użytkowaniu się go nie zepsuje. To jest jedna z częstych obaw starszaków, że coś zepsują. Nie. Jeżeli coś nam wyskoczyło, po prostu zamykamy takie czy inne okno i tyle. Tu się nic nie wydarzy niekorzystnego. Nie da się zepsuć komputera przez normalne użytkowanie. I jak mówię, ta recepta, powoli trzeba, obserwując uczestników, ja dostosowuję tempo, że tak powiem, w cudzysłowie edukacji czy poznawania komputera i internetu. Bo chodzi o to, że nie mam żadnego założenia, że jakiś program muszę zrobić. To nie jest szkoła. Tu się ludzie, ja wychodzę z założenia, starszacy przychodzą po to, żeby się nauczyć. Poświęcają swój czas, swoją odwagę, swoją determinację po to, żeby się nauczyć. Więc nie muszą opanować wszystkich zagadnień, ale muszą nauczyć się, jak po te zagadnienia sięgnąć. Czyli skoro opanują przeglądarkę, na przykład dobrze, to sobie poradzą potem, nawet jeżeli tego nie umówimy, jak korzystać z bankowości elektronicznej, jak korzystać z umawiania się na przykład na spotkanie w ZUS-ie, jak korzystać z rejestracji do lekarza via internet. Uczmy się, jak wykorzystać internet do własnych potrzeb metodą prób i błędów, bo to jest najlepsze. Tego nie da się wykuć na pamięć. Nie ma możliwości, żeby internet wykuć na pamięć poszczególne ruchy, czy na przykład sobie napisać na kartce. U mnie na zajęciach zeszyty i książki są zabronione. Chyba jestem dalej niż polska szkoła średnia i podstawowa. Tego trzeba się po prostu nauczyć. Metodą prób i błędów. Ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia. Tu żadne notatki, żadne zapisy, nie ma żadnych reguł. Jest tylko intuicja i odwaga. A jaka jest częstotliwość zajęć? Zajęcia staram się prowadzić przynajmniej raz na 7 dni, czyli raz w tygodniu z każdą grupą. W konkretny dzień, o konkretnej porze, w konkretnym miejscu się spotykamy. Czyli mówię 10 zajęć do 15. Aczkolwiek grupa na przykład wiosenna z Biblioteki w Krężnicy Jarej po 15 spotkaniach powiedziała, ale my nie chcemy się z panem rozstawać i teraz jeżdżę do nich raz na tydzień na konsultacje. 2 godziny jestem w bibliotece. Duża część grupy przychodzi na zajęcia. Ale tu już mówię, są zajęcia na zasadzie, że ktoś kupił sobie laptopa, przynosi, panie Robercie, jak to zrobić, jak tamto i tak dalej. Proszę, chciałbym, żeby pan to ustawił, czy oczyścił i tak dalej. Ktoś kupuje sobie tablet, proszę mnie nauczyć, jak to, od czego zacząć. To są takie typowe konsultacje dla postzajęciowe, że tak się wyrażę. Nasze spotkanie dobiega końca. Na koniec chciałabym przeczytać jedną opinię, którą dostaliśmy od uczestników z Gorzowa Wielkopolskiego. Podziwiamy pana za chęć przekazywania wiedzy innym, za to, że się panu chce. Oby więcej takich osób. Brawo. Ja też również przekazuję tutaj wyrazy podziwu, bo to naprawdę jest bardzo ważne zadanie, żeby uczyć ludzi internetu i wprowadzać ich w ten cyfrowy świat, tak żeby mogli w pełni uczestniczyć w naszym życiu. Też jestem takiego samego zdania. Bardzo dziękujemy, że również dzisiaj dziękuję. Się pan z nami spotkał. Dziękuję również wszystkim, którzy mnie oglądają, znaczy nas, oglądają i słuchają.
Zachęcamy Państwa do wchodzenia do tego cyfrowego świata. A w kolejnym odcinku Spotkań z Pasjami spotkamy się z panią profesor Elżbietą Skotnicką-Ilasiewicz i będziemy rozmawiać o Unii Europejskiej, ale o Unii Europejskiej trochę od innej strony, od strony pasji i zaangażowania społecznego. Serdecznie Państwa zapraszam.